Rozmowa dnia. A w studio sygnałów dnia radiowej jedynki Paweł Kowal, Polska Razem, Mirosława Gowina. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Jedna Rosja wygrywa wybory w Rosji. Wiemy to na pewno. Nikt chyba nie spodziewał się, że będzie inaczej. 50. Około 54% po przeliczeniu głosów z 90% komisji. To są informacje Centralnej Komisji Wyborczej w Rosji, czyli zwycięzca wyborów do niższej izby Parlamentu Rosji i Państwowej znany. Ale e system jest mieszany, czyli... Jeszcze czekamy na wyniki z okręgów jednomandatowych. W okręgach jednomandatowych to oznacza, że prawdopodobnie jedna Rosja uzyska całkowitą konstytucyjną większość w, w Dumie. Czy jest przy okazji tych wyborów rosyjskich czym się ekscytować? Przecież wiemy, wiedzieliśmy dużo zanim się te wybory rozpoczęły, jaki będzie ich wynik. Jedna z karykatur, które się gdzieś tam ukazały, Pokazywała, że są dwie urny. Na jednej jest napisane Putin, na drugiej opozycja, ale gdzieś na końcu to wszystko ląduje pod podłogą w jednym pomieszczeniu. Bo w istocie Putin stworzył system, który nie ma już nic wspólnego z demokracją w takim zachodnim stylu. Nawet to, co jest opozycją w systemie Putina, czyli Sprawiedliwa Rosja która dostała 6%, jest w gruncie rzeczy częścią systemu władzy Kremla. Partie, które, jak na przykład Parnas, które kwestionują rolę Kremla, ale powiedzmy szczerze, że większość ich polityków popierała na przykład aneksję Krymu, nie dostają się dzisiaj do dumy, ale oni także w gruncie rzeczy popierali politykę Putina. Mamy dzisiaj poważny problem polegający na tym, że właściwie całe społeczeństwo rosyjskie, z wyjątkiem e, takich wysepek, jakimi są wyspy, bo to jednak duże organizmy, Moskwa, Petersburg, kilka innych większych miast, Nowosybirsk, Irkutsk, całe społeczeństwo jest, można powiedzieć, mentalnie zmilitaryzowane. To są ludzie, którzy ciągle słyszą o wojnie i głównym elementem, który mobilizuje społeczeństwo jest wojna. Tak było też przed tymi wyborami, stąd to plężenie mózgów, stąd to, to, jest to straszenie Zachodu, to wszystko miało mobilizować społeczeństwa. A wybory, no do czego służą wybory? Do tego, żeby można było powiedzieć, że władza pochodzi z wyborów. Chociaż każdy wie, że władzy w Rosji już dzisiaj nie można ani uzyskać wyniku wyborów, ani stracić w wyniku wyborów. Wie to Putin, wiedzą to ci, którzy głosują. Zresztą coraz mniej ludzi głosuje. Ale nawet w tych zamkniętych, w których z góry wiadomo, jaki będzie wynik wyborów, są różne okresy. Co wiemy, czy, czy wiemy coś więcej o, o, o Rosji w tej chwili po, no. po tych wyborach? Jak zmieniła się od roku 2011 sytuacja? To, co można by powiedzieć, co się rzuca w oczy, to, że Putin y, z jakichś powodów jest wystraszony o swoją pozycję. I to widać i po tym pewnym przyspieszeniu, małym przyspieszeniu terminu wyborów i po tym, że y, zależało władzom na, na tym, żeby tak uważa większość komentatorów, ja się do tego przychylam, żeby ta frekwencja nie była zbyt duża, ale przede wszystkim po czystkach na Kremlu, które się odbywały ostatnio, widać, że Putin jest po prostu nastawiony na obronę własnej pozycji. On ma w tyle głowy historię Rosji, historia Rosji podpowiada mu jedną rzecz. W Rosji nie traci się władzy, dlatego, że ktoś tak albo inaczej zagłosuje. W Rosji traci się władzy, dlatego, że w jego otoczeniu pojawi się konkurent i zmobilizuje otoczenie. No nie wiem, tak jak, nie wiem, Breżnic zmobilizował władze sowieckie przeciwko Chruszczowowi. No i w Rosji nie. bardzo często traci się władzę wraz z życiem, to jeszcze dodajmy. Najczęściej wtedy, kiedy się umiera, ale te wtedy też te Decyzje, ale wtedy też decyzję o tym, kto jest następcą, podejmują nie wyborcy w wyborach, tylko krąg, oligarchiczny, krąg władzy. Putin to doskonale wie, dlatego to, co się dzieje, jeśli chodzi o działania Putina w ostatnich miesiącach, trzeba odczytywać jako przede wszystkim jako komunikację z jego kręgiem władzy. Być może to wszystko jest podporządkowane jego relacji, dosłownie z kilkoma osobami, które on postrzega jako konkurentów, lub które postrzega jako te, które y, y, mogą. Go wesprzeć w walce z konkurencją wewnętrzną. A kto jest tą konkurencją wewnętrzną? No tu jest często największy problem, bo szczerze mówiąc, autorytarny system w Rosji staje się coraz bardziej rasowy, i coraz mniej wiemy na temat tego, jaki jest realny układ władzy na Kremlu. Ciekawy cytat dzisiaj w Rzeczpospolitej Wypowiedź Natalii Zorkiej z, z Moskiewskiego Centrum Lewady, która mówi: wedle naszych badań ponad 80% pytanych. Uważa, że nie ma żadnego wpływu na politykę. Ponad połowa respondentów twierdziła, że w ogóle nie pójdzie na, na żadne wybory. Też przypomnijmy, że centrum Lewada zostało przez rosyjskie władze wciągnięte na listę organizacji, które biorą pieniądze to znaczy z zagranicy, agentów. więc są agentami zagranicznymi. Tak, tak, tak. Tak. No, co można powiedzieć, to dzisiaj służy władzy Putina to demobilizacja. Ale ja mam taki dobry przykład, który bardzo lubię, który jest z naszego podwórka i pozwoli to zrozumieć. Jaruzelski też uważał w latach 80., że demobilizacja, szczególnie wśród młodzieży, jest dobra. Dlatego starano się robić wszystko. Taka była polityka końca PRL-u, żeby młodzież jak najdalej trzymała się od polityki, żeby się zajmowała nawet już rokiem się mogła zajmować muzyką. Podobnie jest dzisiaj, bo tak jest z systemami autorytarnymi u, u Putina. Putin nie chce jednak dopuszczać szerszych mas społecznych do polityki. Jemu właściwie odpowiada to, że coraz mniej osób interesuje się polityką. Na pewno w tych wyborach zagłosowało... Minimum 10% mniej niż w poprzednich, nawet licząc to, że po sztucznie podwyższono frekwencję, bo to jest absolutnie e, chyba jasne, jest szereg dowodów. Dzisiaj w internecie wszystko e, można znaleźć na e, nieprawidłowości i fałszerstwa. No, więc nawet jeżeli zagłosowało mniej, to Putinowi to jest właściwie na tym etapie na rękę. Natomiast długofalowo dla organizmu politycznego, jakim jest państwo, a szczególnie tak duże i tak istotne państwo, no to, to to jest tylko źle, dlatego że jeżeli ludzie się odsuwają od polityki, to w którymś momencie kryzysu decyzję polityczną podejmie jakaś mała grupka. A czy, czy pan się dziwi temu, że ktoś, kto mieszka gdzieś na wsi pod Irkuckiem uważa, że nie ma żadnego wpływu na władzę? Przy takim kryzysie demokracji nawet zachodniej, gdzie ludzie mówią, nie mamy wpływu na władzę, to o czym można mówić w Rosji, kiedy oni nie mają właściwie alternatywy, nie mogą wybrać, kiedy partie opozycyjne są podzielone. Ale trzeba powiedzieć dobrze, funkcjonują w dużych miastach, ponieważ jabłko na przykład dostało w Moskwie chyba ponad kilkanaście procent. A może jest gorzej, może y, warto przypomnieć, że państwa, nawet te rządzone autorytarnie czy dyktatorsko, mogą mieć różnych przywódców, ale mają niezmienne interesy, i z tego punktu widzenia może się okazać, że Rosja w kryzysie demograficznym, Rosja w, w obliczu niskich cen surowców na rynkach światowych, Rosja cały czas czująca się zraniona i skrzywdzona nowym ładem światowym po 1989 roku, niezależnie od tego, czy to Putin, czy ktoś z jego bliskiego y, kręgu, będzie kiedyś, Kiedyś może niedługo, może, może później przywódcą Rosji będzie prowadziła taką samą politykę jak Rosja Putina. Powiem tak, mi się nie wydaje, że można już dzisiaj mówić o takiej czysto rosyjskiej racji Stanu definiowanej w taki sposób, jak przywykliśmy na Zachodzie, czyli że opinia publiczna ma jednak na to pewien wpływ. To dzisiaj jest, to są interesy jednak Kremla, który skutecznie przetopił świadomość y, Rosjan na taką świadomość wojenną w istocie. Rosjanie y, żyją od 20 już od 20 ponad lat w atmosferze stałej wojny i zagrożenia wojennego, które się im sączy każdego dnia, bo w gruncie rzeczy od 1994 roku, kiedy wojska federalne wkroczyły do Czeczenii po to, żeby zapobiec e, secesji tej republiki z, z Federacji Rosyjskiej, Rosjanie żyją w stałym poczuciu, że są na wojnie. I ta niesłychana militaryzacja społeczeństwa przynosi dzisiaj pewne efekty. Natomiast e, czy można czy, 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 czy można w związku z tym mówić, że to społeczeństwo dzisiaj dokonuje jakiegoś wyboru? Nie. Trochę działa na zasadzie uruchamiania pewnych emocji społecznych, które Putin umie uruchamiać, jego doradcy umieją, on ma bardzo dobrych specjalistów od komunikacji społecznych, w pewnych konkretnych sytuacjach. Na przykład, kiedy to dotyczyło zachowania jego władzy, jego majątków, wczoraj to było pokazane, w obiegły media niesłychane zdjęcia Willi Miedwiediewa, wtedy Władze są w stanie mobilizować społeczeństwo. Najczęściej mobilizują je znowu wojną. Pytanie, jak długo może żyć, y, może funkcjonować taki organizm, tak wielki organizm polityczny, w którym ludzie są mobilizowani tylko wojną, szczególnie w sytuacji, kiedy on się ściera na przykład ze społeczeństwami europejskimi, które działają dokładnie na zwrotnej zasadzie. Jak się zastanowimy, społeczeństwa europejskie są y, motywowane. Głębokim pacyfizmem, poczuciem, że trzeba zachować pokój. No i tu jest pewien problem. Media rosyjskie relacjonowały, informowały o szczycie, nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w Bratysławie, jako o antyrosyjskim spotkaniu e, przywódców europejskich, co jest o, o tyle groteskowe, że akurat o Rosji bardzo mało w Bratysławie mówiono. Mówiono o innych rzeczach, które trapią Unię Europejską o kryzysie migracyjnym, o tym, jak trzeba reformować Unię. Mówiono mało o Rosji i w ogóle tam było mało walecznie, tylko rozumiem, że to był taki ostatni moment przed wyborami, kiedy i to wydarzenie mogło służyć do mobilizacji. Wie pan, dzisiaj to jest tak, że informacje w Rosji zawierają e, na przykład, nie wiem, wiadomości o pogodzie w Syrii, jak to się mówi dla naszych żołnierzy w Syrii, tam słońce świeci albo nie świeci. Czyli wszystko jest podporządkowane tej logice wojny. Wybory też są podporządkowane tej e, logice, bo to jest, bo wtedy, kiedy Putin nie ma sukcesu e, gospodarczego, nie może powiedzieć ludziom, lepiej się wam powodzi. Nie ma sukcesu yy, politycznego. Nie może powiedzieć ludziom, że Rosja staje się nie wiem, potęgą technologiczną. Yy, wtedy nie może powiedzieć, że ma, jego władza pochodzi z wyboru, bo wszyscy wiedzą, że to jest przymurzenie moka. Tym czynnikiem legitymizacji staje się wojna. I Sk dlatego tak jest. Skoro wojna jest takim dobrym cementem, to obywatele Rosji zaakceptowaliby otwartą wojnę na, na dużą skalę z Ukrainą? Bo tu mamy pewien paradoks. No, nasz brat Ukrainiec, a jednocześnie wojna. To, to nie jest kwestia, czy by zaakceptowali, bo pewnie dzisiaj y, propaganda w Rosji i, i media są tak silne, że byłyby w stanie wmówić jakiejś dużej grupie społecznej, że to jest korzystne dla Rosji. Jest pytanie, czy Putin byłby w stanie finansowo i politycznie wytrzymać tego typu operacje. Dlatego, że jedno już wie. Nie udała się operacja w postaci powołania Noworosji, Ukraińcy nie będą przyjmowali rosyjskich czołgów z kwiatami, czyli trzeba by okupować wielki kraj. Wie pan, robić taką wojnę w dzisiejszych czasach jak, 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 jak z obrazki z czterech pancernych, i do tego potem jeszcze całą administrację zamontować rosyjską na Ukrainie, bo nikt tam nie będzie chciał i oni to już wiedzą, mają to sprawdzone y, sprawować władzy w imieniu Rosji. To jest operacja, która absolutnie przekracza możliwości y, dzisiejszej Rosji. Ona by całkowicie wykończyła gospodarczo Federację Rosyjską. Mówił Paweł Kowal, Polska razem Rosja. Sława Gowina, były europoseł. Dziękuję za wizytę w sygnałach. Dziękuję bardzo. 26 po